Boże uzdrowienie. Moi drodzy, oto świadectwo o tym, jak Pan Jezus uzdrowił mnie z choroby i z innych dolegliwości, z którymi zmagałam się od dzieciństwa, a przede wszystkim jak uzdrowił moją duszę i dał mi nowe życie, z Nim i w Nim. Byłam wychowywana w normalnej katolickiej rodzinie. Jak większość moich rodaków, zostałam ochrzczona jako niemowlę, następnie komunia, bierzmowanie itd. Ale w wieku 12 lat dostałam z niewiadomej przyczyny epilepsji. Po prostu rano się obudziłam i gdy czesałam włosy, nagle zaczęłam się trząść. Upadłam i po kilku godzinach obudziłam się. Po przebudzeniu nie wiedziałam, co się ze mną w ogóle działo. Dopiero potem usłyszałam, że się cała trzęsłam, gryzłam i takie inne rzeczy. Po tej sytuacji przyszedł na mnie taki strach i lęk, że bałam się wstawać rano do szkoły, aby czasem znowu nie upaść. Moi rodzice również byli przejęci. W tym też czasie przechodziłam bardzo ciężkie dzieciństwo, nie z powodu choroby, bo ukrywałam ten fakt i się pilnowałam. Rodziców też miałam kochanych, ale koledzy i koleżanki z podwórka i ze szkoły bardzo się ze mnie śmiali, wyzywali, rzucali nawet kamieniami. W podstawówce miałam też nową wychowawczynię, która nie lubiła bardzo moich rodziców i przez to w szkole mnie prześladowała. Kiedy poszłam do liceum do innego miasta, to się bardzo ucieszyłam, bo wiązało się to z zakończeniem znajomości z podstawówki i z nowym otoczeniem, które nie będzie patrzyło na mnie przez pryzmat mojego dzieciństwa. I rzeczywiście tak było. Zaprzyjaźniłam się z kochanymi koleżankami i znajomymi mojego kuzyna. Razem spędzaliśmy czas, bawiliśmy się, czasami w dyskotece, jeździliśmy nad jezioro i spędzaliśmy ze sobą czas. Lata mijały. Gdy skończyłam 18 lat, mój tata zginął w wypadku samochodowym. Wtedy w mojej rodzinie wszystko zaczęło się walić z powodu ciągłych kłótni, wybuchów emocjonalnych, obwiniania innych, tylko nie siebie. Z chęcią wyjechałam na studia do innego miasta. Miałam już dosyć mojej mamy i braci. W nowym mieście zaczęły mi doskwierać bóle migrenowe i bóle krzyża. Oprócz tego jakaś depresja zaczęła mnie nachodzić. Śniły mi się koszmary w nocy, jakieś demony. Chodziłam do psychologa, ale rozmowy nic mi nie pomogły. Poszłam do psychiatry. I psychiatra dał mi taki lek, po którym dziwnie się czułam. Normalnie byłam uśmiechniętą, pozytywnie myślącą dziewczyną. Byłam bardzo kontaktowa. Ale po tych lekach miałam wrażenie, że moja współlokatorka i najbliższe przyjaciółki chcą mnie skrzywdzić. Miałam jakieś dziwne lęki, pojawiły się też płacze z niewiadomych powodów. I wiedziałam, że nie jestem sobą. Wiedziałam, że to też nieprawda. Koleżanki zawsze były pomocne i serdeczne. I one same zauważyły, co się ze mną dzieje i powiedziały, abym odstawiła te leki i kupiła jakieś ziołowe. Czy to one powiedziały, czy sama gdzieś tam doszłam do wniosku, nie pamiętam. Ale na pewno po tych lekach zaczęłam się czuć coraz gorzej. Zaczęłam mieć jakieś dziwne psychiczne problemy. Koszmary nawiedzały mnie dalej. Nie wiedziałam, co mam robić. Poszłam do kościoła katolickiego jednego, rozmawiałam z jednym księdzem, drugim, ale nic nie odchodziło. Raz jak wyznałam grzechy swoje, to było trochę spokojniej, ale mimo to było źle. Jako studentka korzystałam z usług pewnego radcy prawnego, który mi powiedział, że są we mnie złe duchy, jak w Marii Magdalenie i powinny one być wypędzone. Dał mi taki niebieski Nowy Testament do czytania i zachęcał, abym poszła na nabożeństwo, nie do kościoła katolickiego, nie do świadków, ale do jakiegoś ewangelicznego, gdzie czytają Ewangelię. Nie chciałam iść, bałam się nowego miejsca, że wszyscy będą na mnie zwracać uwagę. Poza tym ksiądz z mojej miejscowości często nas straszył, że inne kościoły to sekty, że jak się tam pójdzie, to się pójdzie do piekła. Więc odwlekałam i w końcu nie poszłam. W czasie tych różnych zmagań czułam się także odrzucona przez najbliższych. To odrzucenie bardzo mnie zabolało. Zaczęłam czytać Biblię i nagle jakby spod ziemi zobaczyłam ten werset. Choćby matka i ojciec mnie porzucili, Pan jednak mnie przygarnie. Z psalmu 27. Wiedziałam wtedy, że Bóg nade mną czuwa. Czytałam Biblię, poruszały mnie te słowa, także często płakałam. Chciałam się zmienić, ale nie mogłam. Po jakimś czasie znowu zaczęłam żyć po swojemu, nie czytałam już Bożego Słowa, nie szukałam Jego woli do mojego życia. Wciąż żyłam w grzechach i miałam problemy przez to sama z sobą i z ludźmi wokoło. Pewnego razu poznałam chłopaka, który czytał Biblię. Tak mi było wstyd, bo przecież samą siebie uważałam za dobrego człowieka, który kocha Boga,
pomaga dzieciom z domu dziecka. Był taki czas, że nawet chodziłam na trzy msze święte w niedzielę, ale Bożego Słowa nie czytałam. Wzięłam do ręki znowu to Pismo Święte i czytałam opowieść o Mojżeszu, psalmy, Ewangelię Mateusza. Ponownie poruszało mnie to słowo, ale za bardzo na dłuższy dystans nic się we mnie nie zmieniało. Ciągle imprezy, brak miłości do bliskich i tak dalej. Potem po studiach praca, złe pożądliwości, chciwość, chęć bycia lepszym, aby tylko lepiej wyglądać, mieć lepsze stanowisko, lepsze grono znajomych, aby być tylko podziwianym, zachwalonym. Byłam bardzo złym człowiekiem. Aroganckim niestety, zarozumiałym, pysznym, krzywdzącym innych swoją osobą i postawą. Gdy przeniosłam się do Trójmiasta, chciałam bardzo odstawić te leki na padaczkę i założyć rodzinę. Dwóch neurologów analizowało moje badania i stwierdzili, że wyszły tragicznie i wciąż muszę brać tabletki. Było to około 2 grudnia 2009 roku. Na dodatek w pracy zaczęto mnie mobbingować po raz kolejny, poniżać, oczerniać, więc czułam się coraz bardziej przytłoczona. Poznałam też taką dziewczynę, która widząc, jak gorliwie chodzę do kościoła z Williamem, zapytała: mówisz, że kochasz Boga, a Biblię czytasz? Nie, przecież ksiądz w niedzielę czyta i mówi nam, jak mamy żyć, dlatego chodzę na różne msze święte, odpowiedziałam. Mówisz, że kochasz Boga, a do kościoła chodzisz? Przecież tam jest pełno obrzydliwości, których nienawidzi Bóg, bałwany ze srebra i złota. Ja was lubię, ale tam z wami nigdy nie wejdę. Jak to? Przecież cała moja rodzina od dziada pradziada tam chodzi i się modli. Poza tym prawie wszyscy Polacy i ludzie ze świata chodzą w niedzielę do kościoła. Z oburzeniem odpowiedziałam i już sobie pomyślałam, że to jakaś heretyczka. A masz w domu Biblię? Mam, od księdza, rzekłam. Okej, to daj ją i otwórz na Księdze Wyjścia rozdział 20, od 3 do 17 czytamy. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do 3. i 4. pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana, Boga Twego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec. Czcij ojca Twego i matkę Twoją, abyś żył długo na ziemi, którą Pan Twój Bóg da Tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego niewolnicy, ani jego niewolnika, ani jego wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. To chyba jakaś zła Biblia. W katechizmie nie ma drugiego przykazania, pomyślałam. Ale przecież to była katolicka Biblia tysiąclecia, którą dostałam od księdza. Słuchałam jej słów i nie wierzyłam, a koleżanka ta pokazuje mi następne fragmenty o bożkach ze srebra i złota. Kończąc ten wątek bałwochwalstwa, później też sama szukałam i przeraziłam się, jak zobaczyłam, co jest napisane w psalmie 115. W Księdze Powtórzonego Prawa 4, od 15 do 28. Izajasza 44, od 9 do 20. W liście do Rzymian 1, od 18 do 32. Apokalipsa świętego Jana 9:20. Musiałam podjąć decyzję. Albo wierzę w to, co uczyła mnie moja religia, albo w to, co mówi Bóg w Bożym Słowie. Nie miałam wiary, że to, co mówi Słowo Boże, jest prawdą i tak prosiłam Pana Boga, aby dał mi wiarę. Przez pierwsze tygodnie czytałam Biblię i wołałam: Boże mój, pomóż niedowiarstwu memu. Pomóż niedowiarstwu memu. I Bóg odpowiedział: im więcej czytałam to święte pismo, tym bardziej wiedziałam, że Słowo Boże jest prawdą. Tak i amen. A wracając do tego spotkania z koleżanką, która mówiła mi właśnie o bałwochwalstwie,
to czułam się, jakby wylano mi kubeł zimnej wody na głowę. Ta sytuacja, sytuacja w pracy, sytuacja z chorobą, wszystko się w jednym momencie zwaliło na mnie. I z takim beznadziejnym samopoczuciem pojechałam do domu na Wigilię. A tam kolejny obraz. Nienawiść, kłótnia, brak szacunku. Rodzina, pomyślałam w cudzysłowiu. Było tak strasznie, że poszłam do pokoju, zamknęłam się i po raz pierwszy padłam na kolana i po raz pierwszy tak naprawdę szczerze się modliłam do Boga, że chyba nie tak powinna wyglądać rodzina. Nie wierzę, że święty Bóg mógł stworzyć i mieć upodobanie w takiej rodzinie. Wołałam, aby zmienił moją mamę, mojego brata, że chcę nową, prawdziwą, kochającą się szczerze miłością rodzinę. Ale usłyszałam głos. Ciebie chcę zmienić. Mnie? Przecież ja jestem dobrym człowiekiem, pomagam dzieciom z domu dziecka, sama na siebie zarabiam. I drugi raz, ciebie chcę zmienić. Już wiedziałam, że to jest coś poważnego. I kiedy tak doszło to do mnie, że ciebie chcę zmienić, powiedziałam, Boże, zacznij ode mnie, zmień mnie. Długo nie czekałam. Następnego dnia już nie wytrzymałam w tej atmosferze i powiedziałam do Williama, wracamy do Trójmiasta. Wsiadamy w samochód, ale czułam, że mam jechać do Słupska po drodze. Wiedziałam, że mam szukać jakiegoś kościoła, nie katolickiego, nie świadków, o którym 8 lat wcześniej mówił mi wcześniej wspomniany radca prawny, ten wierzący. Nie znałam adresu. Po prostu wydawało mi się, że gdzieś taki kościół znajdę na jakiejś dzielnicy. Jechałam samochodem, jechałam. Jak już nie wiedziałam, gdzie jechać, zatrzymałam się i powiedziałam, ja już nie wiem, gdzie jechać, ja już nie wiem, co mam robić. Wysiedliśmy z samochodu i William mówi tak, ty, słyszę muzykę, gospel, ja byłem we Wrocławiu na takim chrześcijańskim niby spotkaniu. No to zaczęliśmy szukać, skąd ona dochodzi. Widzimy budynek, wchodzimy. Tam ludzie śpiewali dla Boga z podniesionymi rękoma i wołali, chwała Barankowi, chwała Ojcu, dziękujemy Ci Boże za zbawienie. Po prostu niesamowite, jak oni uwielbiali Boga. A ja myślałam, że jak chodzę na trzy msze święte w niedzielę, pomagam dzieciom z domu dziecka, nikogo nie zabiłam, jestem w miarę grzeczna, to wszystko jest ze mną w porządku. Ale patrząc na nich, wstyd mi było, bo nigdy w swoim życiu nie cieszyłam się z tego, że jest Bóg. Nigdy nie podniosłam tak rąk do Boga. Wstyd mi było bardzo. Wyglądało to tak, jakby Bóg był pośród nich, a nie gdzieś daleko w niebie, czy jakiś martwy na obrazku. Nagle jakaś babcia wstała i zaczęła mówić wierszyk. Nie pamiętam dokładnie treści, ale było coś takiego. Uważasz się za dobrego człowieka, a brata swego nie lubisz, kłócisz się, przykre słowa mówisz, gniewasz, obmawiasz, plotkujesz, uważasz się za lepszych od innych, wywyższasz się. I inne rzeczy jeszcze mówiły, które były dokładnie opisem mnie samej. Mówisz, że miłujesz Boga, a brata swego nienawidzisz. I nagle zobaczyłam swój stan. Zobaczyłam, jak stoję w brudnych, śmierdzących szatach, jakby z bagna wyciągniętych przed Bogiem. Poczułam się bardzo brudna. 3 godziny płakałam i przepraszałam za swój stan, za swoje grzechy. Podczas kiedy inni na tym nabożeństwie słuchali kazania, śpiewali, cieszyli się, ja płakałam, bo czułam się bardzo brudna. Potem czytając Biblię zobaczyłam, że to Duch Święty przekonuje o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. W Ewangelii Jana 16 jest to napisane. Powiedziałam do Williama, że będę szukać podobnego kościoła w Trójmieście. Jeśli nie znajdę, będę tu jeździć 2 razy w tygodniu, albo chociaż raz w tygodniu. Gdy pastor zaczął mówić kazanie, zobaczyłam, że znam tego człowieka, że to jest były mój wychowawca, który był również dyrektorem mojej szkoły podstawowej u mnie na wsi. To było dla mnie kolejne niewiarygodne spotkanie. Od razu przypomniało mi się, on się nawrócił, to w szkole jego żona się zaraz nawróciła, nauczycielka od rosyjskiego, jej mąż. Moja sąsiadka już się prawie nawróciła, tylko niestety jej mąż nie pozwolił wyjść z religii katolickiej. Ale pamiętam, że dostała ona od niego płyty Janusza Bigdy, które jako dziecko chodziłam do ich córek i słuchałam, zgrywałam. Pamiętam, jak do naszej szkoły on zapraszał młodzież, która uczyła nas wersetów biblijnych. I to wszystko nagle Pan Bóg sprawił, że mi się przypomniało. To bardzo mnie pociągnęło do Boga. Podeszłam do niego, powiedziałam mu, kim jestem. I oczywiście chciałam, żeby jechał nawrócił moją mamę. Ale on długo docierał do moich rodziców i miał swoje zdanie o nich.
Wzięłam od niego numer i powiedziałam, że w razie czego, jakichś pytań czy problemów, będę się z nim kontaktować. Z Williamem wróciliśmy do Trójmiasta. 31 grudnia stwierdziliśmy, że pójdziemy na jakiś chrześcijańskiego Sylwestra. O 18 byliśmy na jednym nabożeństwie u jakichś zielonoświątkowych. Ale tak było, jakby to powiedzieć, martwo. Poszliśmy do drugiego o 20. Dopiero się ludzie zbierali. I jeszcze nic się nie działo, powiedzieli, że o 23 dopiero. William powiedział, że przyjdzie, a ja stwierdziłam, że pójdę jeszcze spotkać się ze znajomymi starymi. I kiedy poszłam na tą imprezę sylwestrową ze starymi znajomymi, byłam bardzo przybita i przygnębiona. To z powodu tego, czego doznałam w tym kościele, że jestem grzesznym człowiekiem. Kilka dni chodziłam z wielkimi ciężarami. Jak tu się tego pozbyć? Jak tu oczyścić się z tych grzechów? I co tu się może stać, żeby ktoś mi wymazał te upadki moje, wszystkie niepowodzenia? Że jak nawet pracodawca się zapyta o moją przeszłość, to żeby o tym nie mówić. I na tym spotkaniu byłam nieobecna. Moi znajomi ciągle się pytali, co z tobą jest? Wyglądasz, jakby ci ktoś umarł. Przecież ty zawsze taka uśmiechnięta. Ja zobaczyłam wtedy, że ja w ogóle do nich nie pasuję. I szybko uciekłam z tamtego miejsca. Przyszłam do domu i czekałam, kiedy ten William wróci. W późnych godzinach nocnych przyszedł William ze spotkania i powiedział: słuchaj, Bóg ci przebaczył każdy grzech, całą przeszłość, wszystko, co źle zrobiłaś, każdy twój upadek, każde niepowodzenie, każdy błąd i On chce dać ci nowe życie, nowy początek, wymazać wszystko i już nigdy nikt ci tego zła nie wspomni. Byłam w szoku, że to powiedział, bo w sumie nigdy mu się nie zwierzałam z moich uczuć, ale te słowa wywołały we mnie ożywienie. Od 10 lat chyba czekałam na nie. Od dawna pragnęłam, aby ktoś mi wymazał moją nędzną przeszłość, moje wszystkie porażki, grzechy, charakter, humory, narzekanie. A tu William się pojawia i mówi, że Bóg w Chrystusie już mi wszystko przebaczył. Od razu zapytałam się, jak tam było i gdzie jest ten Bóg, który może mi dać nowe życie. Nie wiem, czy następnego dnia, czy w tygodniu, w najbliższy czwartek, pobiegliśmy wręcz do miejsca, gdzie William poznał pierwszych wierzących w Trójmieście. Byli to ludzie, którzy nie należeli do żadnej denominacji. Po prostu spotykali się codziennie na modlitwie, śpiewaniu i rozważaniu słowa. Na spotkaniu, było to w akademiku, po śpiewie i modlitwie czułam, że coś się zaraz wydarzy. Po około godzinie do pokoju wszedł spóźniony pastor. Słuchajcie, poczułam do niego taką nienawiść, jak nigdy do nikogo. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, bo normalnie, po ludzku, zawsze lubiłam ludzi. Czy młodych, czy starszych, czy Polaków, czy obcokrajowców. Zawsze byłam życzliwa i starałam się pomagać. A tu zaczęły mnie atakować myśli, wszystkie przeciwko niemu. Kim on jest, co on sobie myśli, za kogo się uważa, niech nawet do mnie nie podchodzi. To w ogóle były straszne uczucia, straszne myśli. Nagle on padł na kolano i tak się gorliwie modlił. Chyba wiedział, że toczy się bitwa w moim umyśle. I rzeczywiście Pan Jezus zabrał te straszne myśli. Z perspektywy czasu nie dziwię się. Diabeł bardzo atakuje umysł i też przeszkadza w pójściu za Bogiem. Poza tym też bez Boga nie można prawdziwie miłować. I na tym spotkaniu runął mój obraz chrześcijaństwa. Ja uważałam się za chrześcijankę, pobożną, religijną dziewczynę. Chodziłam do kościoła, pomagałam, a w grzechach żyłam, plotkowałam, kłamałam, złe myśli o innych miałam, próżna chwała, pożądliwość. A Jezus nie ma nic wspólnego z grzechem i taką fałszywą religijnością. Mówiłam, że Go kocham, a nie przestrzegałam Jego przykazań. Mówiłam, że Go znam, a nie postępowałam tak jak On. Polecam przeczytać pierwszy list Jana. Wracając do tego spotkania, ludzie modlili się o mnie i moje uzdrowienie i powiedzieli, że jeśli Syn cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolna. Było to w połowie stycznia 2010 roku. Nie rozumiałam do końca, o co chodzi. Wiedziałam, że nikt nie wiedział o mojej chorobie. Więc dlaczego oni tak powiedzieli? Mimo tej modlitwy wstawałam wcześnie rano do pracy i bałam się odstawić leki. Ale pewnego ranka, gdy sięgałam po tabletki, usłyszałam wyraźny głos: zaufaj mi i nie bierz tych tabletek. Dostałam taką pewność i odstawiłam leki. Wtedy zaczęły się pojawiać straszne myśli. Kłamstwa diabelskie, który mówił: o, jak teraz nie wzięłaś, to zaraz będziesz miała atak. Wszyscy się dowiedzą, że chorujesz na padaczkę. Wyrzucą cię z pracy. Będziesz miała wypadek samochodem.
Widzisz, ręce ci się trzęsą, jesteś wciąż chora, wcale Bóg cię nie uzdrowił na tym spotkaniu. I tak przez miesiąc. To było straszne. Dzwoniłam do tego pastora i mówiłam, co przeżywam, i on rzeczywiście mówił, jak się mam modlić, żeby wzywać imienia Jezus, i też na pewno się modlili o mnie, i po miesiącu wszystko ustało. Wiedziałam już o tej bitwie, że diabeł bardzo atakuje, wiedziałam, że też Bóg mówić chce do mnie. Dlatego tak bardzo pragnęłam poznawać, co Bóg mówi w swoim słowie, jaki On jest, jakie ma wyroki, jaki ma charakter, jak działa, czego nauczał Jezus, jak nam kazał żyć. Bardzo, bardzo pragnęłam się o tym wszystkim dowiedzieć. Kiedy czytałam, to napotykałam na różne zachęcenia, obietnice, korygowanie, napomnienia, pocieszenia. Ale to wszystko zachęcało mnie do tego, żeby być bliżej Boga. Ale jak diabeł wrzucał myśli albo przez wierzących do ciebie mówił, to tylko aby cię zdeptać, aby cię ściągnąć w dół, że jesteś beznadziejny i na pewno nic się nie uda w twoim życiu. Jak już dowiedziałam się, w jaki sposób wróg podchodzi człowieka, to zobaczyłam, jak on okłamywał mnie przez te lata młodości, że nikt cię nie lubi, że nikt nie chce się z tobą zadawać i człowiek był taki zblokowany. W połowie lutego całkowicie odeszły i drgania, i kłamstwa diabelskie w tym temacie. Cóż za cudowna wolność, kiedy Słowo Boże mówi, że jak Jezus was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ja to oczywiście wzięłam na początku do choroby, ale potem zrozumiałam, że Jezus uwalnia z grzechów. Uwolnił mnie nie tylko z grzechów, ale i z depresji, smutków, z agresji, z przeklinania, z manii kupowania ciuchów i wiele innych rzeczy. Stałam się nowym stworzeniem, zgodnie z tym, co jest napisane w drugim liście do Koryntian 5:17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wiem, że byłam strasznym grzesznikiem i dziękuję Bogu, że Jego słowa, postawieni ludzie, że On ocalił mnie od jeszcze gorszych rzeczy, które były przede mną. Bóg powiedział, że wszystko przebaczył w Chrystusie i chce dać mi nowy start, tylko głupiec z tego nie skorzysta. Boża łaska dla każdego człowieka, nieważne co człowiek zrobił, dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego ofierze na krzyżu ma przebaczenie, tylko trzeba pokutować, porzucić grzeszne drogi i nawrócić się do Boga. Moim pragnieniem było poznawać Pana. Dosyć lekko przyszło mi rzucić to wszystko i żyć już dla Niego. Doświadczyłam, że Bóg to nie jest ktoś z obrazka, ktoś odległy i dobry tylko dla wybranych. Wiedziałam, że Bóg jest żywy, uzdrowił mnie, że chce się mną zająć i On może wszystko. Pismo Święte to normalnie wchłaniałam. Powierzyłam swoje życie Jezusowi. Narodziłam się na nowo, jak to w Ewangelii Jana jest napisane. Po kilku miesiącach ochrzciliśmy się z Williamem i z Jackiem i tak rozpoczęła się nasza pielgrzymka do niebios bram z cudownym pasterzem. Wkrótce William się ożenił i wyjechał do Kanady. A Pan tak prowadził mnie przez różne doświadczenie. Biblia normalnie żywa się dla mnie stała. Pokochałam ją bardzo i zaczęłam coraz bardziej rozumieć. 2 Koryntian 3:14. Ale stępiały ich umysły i tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Bóg jest niezmierzony, niepojęty, codziennie objawia się na nowo. Poznając Bożego Syna, poznawałam Ojca w niebie. I to jest piękne, ta relacja z kimś najwspanialszym i najpiękniejszym, z kimś doskonałym i czystym, z Jezusem Chrystusem, który jest naszym Królem, Zbawcą, Nauczycielem, Pasterzem, Mistrzem i Bratem. Kiedyś myślałam, że życie z Bogiem jest nudne, że trzeba zamknąć się w zakonie, w jakimś budynku, modlić się, pościć. Ale jak czytałam Biblię, to ci wszyscy mężowie, bohaterowie wiary nie prowadzili takiego życia. Oni żyli na tej ziemi tak jak Jezus Chrystus i byli posłuszni Bogu. A Jezus to już był całkowicie posłuszny. Choć kuszony, nigdy nie zgrzeszył. Choć przez wszystkich niezrozumiany, przez wielu odrzucony, ciągle ufał Ojcu i był Jemu wierny. Miał cel i całkowicie posłuszny
Wypełnił ten cel, wybierał tylko to, co się Bogu podoba. Chodził, czynił ludziom dobro, uzdrawiał, otwierał oczy, niósł im nadzieję na lepsze życie w Królestwie Bożym. On sam był ich nadzieją. Sam był i jest i będzie tym życiem, prawdziwym życiem, świętym życiem wiecznym. Jako nowonarodzone dziecko doświadczałam z łaski Pana wielu pięknych przeżyć i cudów. Bóg dawał wzrost, a jak wzrost, to i różne, często ciężkie doświadczenia. Każde dziecko Boże prowadzi bardzo bogate życie, czy to przez doświadczenia, czy cierpienia, czy też tą piękną społeczność z Bogiem, pocieszenie, objawienia. Życie z Bogiem nie jest nudne, to jest chwała, to jest wielka, potężna chwała. To jest to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nawet nie wstąpiło. Tylko w tym wszystkim Pan Bóg często pokazuje naszą nędzę, że nie my jesteśmy wspaniali. My jesteśmy beznadziejni, to Chrystus jest wspaniały. I nie my funkcjonujemy w tym życiu chrześcijańskim, jak my sobie chcemy, tylko tak, jak chce Pan. Bóg wlewał swoje święte pragnienia, bycia oddzielonym całkowicie dla Niego, kochania Go z całego serca. Wlał pierwszą miłość do Chrystusa. Ta miłość wypełniła całkowicie moje myśli, serce, tęsknotę. Z łaski Pana miałam też pragnienia świętych relacji z ludźmi, czystych, prawdziwych, duchowych. Chrystus we mnie i Chrystus w bracie czy siostrze. Jesteśmy jedno, bez żadnych cielesnych podtekstów, pożądliwości, pragnień. Wszystko z Chrystusa, czyste i święte. Kiedy poznawałam wierzących, zaczęły mnie zastanawiać pewne sprawy. Czytałam Biblię i widzę co innego wśród wierzących. Mówi się pięknie, ale życie trochę inne niż Boże Słowo mówi. Mówiono, że jest dopuszczalne zgrzeszyć, bo Dawid też zgrzeszył z Batszebą. Tak wołałam do Pana: Boże, pomóż, pomóż. I kiedy Bóg dawał pragnienia czytania Biblii i zanurzał w tym Słowie, zatrzymałam się na pewnym zdaniu, które wypowiedział Jezus do apostołów. Wybaczcie, aby was nikt nie zwiódł. To mi nie dawało spokoju. Wiedziałam, że oni już 3 lata z Nim chodzili, a ja to dopiero uwierzyłam. Idę dalej. I te słowa: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, wyganialiśmy demony w Twoim imieniu, jadaliśmy z Tobą, nauczałeś na naszych ulicach. A Jezus mówi: idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Co to jest bezprawie? Co to jest prawość? O co chodzi w tym chrześcijaństwie? I tak z łaski Pana wołam w postach i modlitwie, aby Pan objawiał prawdę, aby Pan zachował od zła. Bo przecież jest tyle odłamów, tyle denominacji, tyle różnych doktryn, teologii. Gdzie jest prawda w tym chrześcijaństwie? Jaka religia ma rację? I wtedy Pan też dotarł. Jezus jest prawdą, drogą i życiem. Wiedziałam, że muszę poznawać Jezusa, czego On nauczał, jak żył. Wiedziałam, że żadna religia, ani protestancka, ani zielonoświątkowa, ani baptyści, ani reformowani, ani świadkowie organizacji, ani katolicy, żadna mnie nie zbawi, że tylko Jezus Chrystus może mi pomóc i iść właściwą drogą, że tylko On jest tą prawdą, więc te wszystkie denominacje zostawiłam na boku. Po kilku tygodniach otrzymałam płytę z kazaniami jednego brata. Może jeszcze wspomnę, jak poznałam tą wierzącą. Kiedyś szukałam mieszkania. Znalazłam ogłoszenie na dosyć tani pokój. Zadzwoniłam tam i pani odpowiedziała mi, że już niestety dziewczyna się zdecydowała, więc nie jest aktualne. I ta starsza pani trochę kaszlała. Kaszle, kaszle. A ja się pytam: co, chora pani jest? A trochę się chyba przeziębiłam. Więc powiedziałam: to niech Pan Jezus panią uzdrawia. Jezus? Ty wierzysz w Jezusa? Tak, wierzę. A jesteś ochrzczona? Tak. A kiedy? 6 miesięcy temu. Dziecko drogie, zapraszam ciebie do mnie. Musimy koniecznie się spotkać i porozmawiać. Mój dom jest zawsze dla ciebie otwarty. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo do tej pory nie spotkałam takich otwartych osób, raczej zamknięte. Więc chęcią poszłam odwiedzić tą kobietę i ogólnie rozmawiałyśmy trochę o moim nawróceniu do Boga, o współczesnym chrześcijaństwie, jak niestety nie jest w dobrym stanie, i ta wierząca dała mi płytę. Powiedziała, żebym sobie posłuchała. Jak ich słuchałam, to czułam, że te słowa przenikają mnie do szpiku. Zgadzałam się z głoszonym słowem i miałam wrażenie, że sam Chrystus głosi w miłości, uniżeniu i mocy. Zapragnęłam poznać tych ludzi.
Nagle doznałam takiej nieznanej mi dotąd tęsknoty. Przecież nie znam tych ludzi, a tak ich kocham, jakbym ich znała od dziecka i długo się z nimi nie widziała. Niesamowite uczucie. Uzyskałam kilka informacji o nich od pewnej wierzącej i pojechałam na zgromadzenie. Noc przed zgromadzeniem miałam sen, że podjeżdżam pod budynek, który jest w remoncie. Są rusztowania, robią elewację. Wchodzę po schodach do góry, otwieram drzwi od mieszkania, a tam skromne mieszkanie, takie proste, tynki i beton, bez żadnych takich super ozdób, obrazów, super lamp oświetleniowych, bez żadnego bogactwa, taka prostota. I ci ludzie w kółku tacy zebrani, widziałam sporo twarzy. I Bóg pokazał, że ci ludzie chcą się uświęcać, oprócz jednej osoby, która tam oszukiwała. Obudziłam się i próbowałam sobie przypomnieć te twarze, ale już nie mogłam. Widziałam ich, ale po prostu nagle prysnęły mi. Podjeżdżam rowerem pod ten adres i patrzę, rzeczywiście, rusztowania, budynek w remoncie, robią elewację. Wchodzę po schodach do góry, otwieram drzwi i mieszkanie rzeczywiście skromne. I ci ludzie też po prostu z tego snu, ale nie mogłam tej twarzy sobie skojarzyć, kto jest kim. I rzeczywiście doznało się takiej świętości. Patrzę, te kobiety jakieś inne, takie łagodne, skromne, ciche. Jak było mówione świadectwo, to widać, że jest wywyższony Chrystus, a nie człowiek dany, który się tam chlubi jakimiś odpowiedziami Boga na jego modlitwy. Kiedy śpiewaliśmy pieśni, doznało się takiej woni świętości. Padłam na kolana i dziękowałam Bogu, że ten sen był od Niego, bo było tak jak w tym śnie. Mimo, że już nie pamiętałam tych twarzy ze snu, ale wiedziałam, że to byli oni. Kazanie było piękne. Poruszało moje serce, a to dlatego, że ten Chrystus, mój Zbawiciel, był tak wywyższony. Taka miła woń z tych ust padała. Coś pięknego. Moim pragnieniem było przyłączyć się do nich, ale oczywiście sentyment do pozostałego miejsca był i innych wierzących, więc była to dla mnie kolejna sprawa, którą postawiłam przed Panem i moim Bogiem. Ostatecznie pozostałam w tym nowym miejscu, gdzie jest dużo mowy o świętości, miłości, krzyżu. Wiadomo, nie jesteśmy doskonali, póki żyjemy w tych ciałach. Wszyscy się uczymy, ale dla mnie najpiękniejsze jest to, że Jezus jest uwielbiony, czy przez życie nasze, czy przez śmierć. Pośród tych wszystkich zawirowań i nacisków z zewnątrz uczę się zawsze mocno trzymać słów Pana Jezusa, który jedynie może mi pomóc i mnie zbawić. Przypominam sobie, z czego mnie wyciągnął. Opieram się na Jego słowie, poddaję Mu się, oczyszczam się z grzechów, wołam do Niego, kiedy jest ciężko. Człowiek jest tylko człowiekiem, może upaść, zbłądzić, zawieść, ale Chrystus, On nigdy nie zawiedzie. Tylko On tak naprawdę chce naszego dobra i zbawienia. On powiedział, kto idzie za mną, nigdy nie będzie chodził w ciemnościach. Piękna obietnica. Jako dziecko Boże miałam wiele pięknych świadectw i dalej mam. Tak jak to każde dziecko Boże ma. Ale to już jest inna historia. Chciałabym przeczytać wam kilka wersetów z Biblii, które były dla mnie zaskoczeniem, a powinny być wszystkim ludziom znane. Jeremiasza 59:1-2. Ręka Boga nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. Ani On nie jest głuchy, aby nie słyszeć. Lecz winy wasze są tym, co was odłączyło od Boga, a grzechy wasze zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszę. Pierwszy list Jana, rozdział 3, od wersetu 4. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On, Jezus, się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie.
Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Ewangelia Jana, rozdział 1, od wersetu 9. Prawdziwa światłość, to znaczy Jezus, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ewangelia Jana, rozdział 3. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg z nim by nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, a nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się może stać? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. 13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 19. Rzekła Jezusowi niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.
Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 35-36. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 37-39. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Jana 8:12. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jana 8:10. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł jej Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Jana 5:13. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Pierwszy list Jana, rozdział 2. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi: Znam go, Jezusa, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowa jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Ewangelia Jana, rozdział 20, werset 30. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Rozdział 21, 25. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Dzieje apostolskie, rozdział 4, werset 12. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Imię Jezus Chrystus. Amen.